Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy. Gwałciciel Soul w swojej kominiarce jest już gotowy do gry. Tu leży jakieś ciało. Żywie ten serwer jak zwykle. Jest z nami grubokrojny, grubokrojny, weźcie, przywitaj się. Grubokrojny się nie chce przywitać, sobie pewnie zawstydził się. Kupmy sobie jakiś taki ciuch, który... O, taki, patrzcie, jaki kurde. Dla niepoznaki niby, że jesteś... O, fuck, co się zrobiło z tym ciuchem. Wyglądamy trochę jak Ali G, tak teraz patrzę. To. Podnieś. To. I to chyba tyle. Dobra, moi drodzy, jesteśmy gotowi. Nasza postać wygląda niepozornie. Garaż samochodowy. Czekajcie, wyciągnijmy, weźmy sobie bankomat. Bankomatów wyciągnijmy ze 100. A, 200 tysięcy. I teraz... No, czemu nie mogę do sklepu? Pojazdy donatora. I my byśmy chcieli... Nie hatchback. Tylko SUV. Tatu. Nie, nie tego chciałem. Schowaj do garażu. SUV. Jaki to był? Batman? Nie. Iron Man? Nie. Piorun. Soł, wiesz, ja muszę sobie kompas resetować. Może limonka. Kurde, koleś mi zostawił. No dobra. Zresetuj to i wróć. Napiszę ci na Altisie, jak będę. No, widzisz, tak to jest grubo krojony. Co jest z tą bronią? Czemu ciągle mi się tą... On chce tą broń, czekajcie. Ale może terenowy? Monster? A nie. Żółty. O. O to mi właśnie chodzi. Teraz, gdy mamy już taki... sportowy look, że tak powiem. Jeszcze 3000. Wypłaćmy. Jeszcze kwipunek sobie zróbmy. Market donatora. Kilofik weźmy. Butelka wody, bekon. No i jest zajebiście. Dobra. I co? Pasuje teraz do swojego samochodu? Spójrzcie na to. Idealnie. Koleś się chyba zapomniał czegoś kupić. Jedziemy na rynek do kawali. Serwer jest pełny. Serwer jest pełny. Zobaczymy, jakie przygody nam dzisiaj przyniosą. Czy jakie nas zaskoczą nas przygody, bo nie wiemy jeszcze, co nas spotka. Lubię te pick-upy, bo one jakoś tak dobrze się drogi trzymają. Te SUVy to się przewracają strasznie, wiecie, one na każdym zakręcie, a pick-up to jednak fajnie zakręca. Dobra. So, po opuszczeniu serwera zawsze traci się lód na tym Altis? Nie, on zapisywać powinien. Coś zapisuje, coś nie zapisuje i... Jeszcze odpowiedni podkład z Ali G i będzie git. Czekajcie. I to był podkład, ale nie wiem, czy mi to nie wykryje później tego na YouTube, ale warto spróbować. Wicked, 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 wicked
Muszę sobie zrobić, żeby móc taką muzykę w grze puszczać, wiecie? Tak jest, moi drodzy. Oj, to nie ja. Dobra muza, co? Teraz musimy robić taki efekt. Ja może dziś ogarnę to, żeby mógł dźwięk puszczać, wiecie, w grze. Dobra. No nie trafię go w życiu. Dobra. Dzięki, chłopaki. Kto go zastrzelił? Ja? Mam nadzieję, że nie ja. Dobra. Nie, to nie ja, to ktoś inny go zastrzelił. No wjeb się w nas, to są pośledzeni ludzie. Nie wiem, kto daje tym kondykom w ogóle pozwolenie. Dobra, moi drodzy, koniec muzyki tej. Dynamicznej muzyki z Aliego G, bo mamy tu mały problem. Musimy dojechać samochodem na rynek. Patrzcie, co teraz będzie. Go koleś debuguje, a ten go podnosi. Dobra. Nie wiem, czemu ta broń się zawsze wyciąga, jakby siadam. Ale mnie przylagowało. Fuck. Rylu, zostaw te rzeczy. Są one kradzione. Dokładnie. Gdzie są te rzeczy kradzione? Kto ukradł rzeczy? Przyznać się, kto ukradł rzeczy. Franca, jak wpadłem, czekaj, czekaj, bo jak wpadłem, to mi zabrał rzeczy. Ja nic nie kradłem. No chciałem to odebrać, moje gogle, bo jak mnie zostali, to podlegał mi zabrał ten mat. Tak samo jak ty jestem duży. Czemu ten koleś z okna strzela do ludzi? Nic wam nie zrobię, muszę tu pilnować, bo tutaj jesion jest gdzieś. Kto to jest jesion? Nie wstrzymaj się, bo mi koleś zajebał. Jesion wszystkich pozabijał. Nie wiem, kto to jest a widzę jesiona. Jesion, on musi strzelać, on musi być snajperem. Gdzie jest jesion? Ale gdzie on jest? No, ale gdzie jest ten jesion? Nie wiem, jesion wygląda jakby był snajperem. Mi się wydaje, że on jest z medykami ugadany. Żeby zarabiać pieniądze. Ale gdzie? To obrońca, jesion to obrońca. Obrońca czego? Właśnie jest ten atak terrorystyczny. Matic z Włokie okrada ślim od jeden. No to zostałem, ja nic nie biorę. Dobra. Stawier się wtrąca. Idziemy po naszego pick-upa z powrotem do garażu. A ty też latasz z bronią. Który to będzie? Zabrał, jak mnie ktoś zabił. Terenowy, co? Jak mam mu odebrać to?
A w ogóle wczoraj posterunek rozwaliłem. Co mówisz? Posterunek rozwaliłem wczoraj. Co ty gadasz? A dziś rozwalisz coś? No wiesz, się pać. To mi? Coś rozwalisz? Widać, bo ja cię nie słyszę. Pytałem się, czy coś dziś rozwalisz fajnego. A, to nie wiem, no to są rzeczy, muszę ci powiedzieć. Ja jadę na kopalnię, jakby co, wiesz? Stary. Nie wiem, czy ogarniesz temacik kopalni, czy nie. Bo zaraz tam heleczką podlecę. A ty skąd masz helkę? Mają. A nie boisz się, że ją stracisz? Wiesz, że teraz jak rozwalisz helkę, to tracisz? Tak? No. No nie. A czym wczoraj rozwaliłeś posterunek? Kładami. No, już myślałem, że helką, bo już byś jej nie miał. Nie no, dwa kłady ustawiłem. I nie zostałeś bana? Czy nikt nie, nie widział? Nie, widział. Nie widział. Tylko stream. Nie wiem, grubokrojny, czym mógłbyś się dziś popisać? Na rynku w Kawali strasznie dużo samochodów stoi, wiesz? Tak, takie tylko ci mówię. Ale nic nie sugeruję. No ja wiem. Wiadomo. Ja wiem, o co chodzi. Tylko w razie czego grubokrojny, to mów, nie? No, że będą fajerwerki w Kawali, to dasz znać, to ja wpadnę wtedy. No i jesteśmy kurde na naszej ulubionej kopalni. Albert kurde przeżywa na głównym. No i my se tu ubieramy teraz. Kiedy medykiem? Nie jestem medykiem. Jak? Na YouTubie jest odcinek, jesteś medykiem. No bo byłem akurat. Na medykiem może być każdy, kto wejdzie. Nawet ty grubokrojony możesz być medykiem. Mogę być medykiem? Mhm. Może mi się uda być medykiem po restarcie i co wtedy? Będziemy ratować ludzi. Abym ten wyszedł. Na tym głupim serwerze pod spacją się kopie i pod spacją się wyciąga broń. No i będzie mi teraz w kółko wyciągał broń przy kopaniu. Czy to jest normalne? Takie dziwne ruchy wykopywał. Za 9 minut. Ciekawe ile ten koleś... Czekaj, teraz zrąbane to jest, bo nie mogę wyciągać pojazdów normalnie w tym. Jesień ma już 3 razy... on ma tylko 3 morderstwa ten jesień. Myślałem, że on tam pół rynku pozabijał. Do tajnej jaskini miłości. Ty znasz grubokrojony tajną jaskinię miłości żmija? A nie znam. Gdzie on zażywał miłosnych przygód z Darcią? Czy nie? Nie znasz, ty w ogóle nie jesteś w temacie. No ty, no mnie nie było przez 2 tygodnie. Dzisiaj może drugi dzień jestem na kompie. Weź, ale wróciłeś już tydzień temu chyba. Jak z tydzień temu? W sobotę wróciłem. No, a co dziś jest? Środa. No, w sobotę wróciłem. I to co ty robiłeś? Całą sobotę spałem. Niedzielę te wlewałem. Te telewizory. To tam w telewizorze nic nie ma, co ty tak nie nudzi się? No nic nie ma, znaczy no na Kanal Plus są, leciały filmy nowe. Spooglądałem, cały dzień prawie. Się nie mogę kopać. Kurde, ale mam mało FPS-ów. Jak w Paydayu normalnie wczoraj. No i nie mogę kopać, no co, kill-off mi się zepsuł. Bo jestem za przepełniony, dobra, wykryłem już czemu. No a wiesz, że wczoraj byłem karitat, bawiłem się jako karitat, rozdawałem biednym ludziom brzoskwinki. Tak? I co? Byli zadowoleni czy nie? Byli bardzo zadowoleni. Na czacie ludzie pisali, że podobno 2 godziny jeździłeś po Kawali w kółko i nic nie robiłeś. Takie doszły mnie słuchy. No co też tak było, no bo brzoskwinki trzeba było dowozić. Cały serwer jedzie na mieć teraz, tak? I podobno miałeś 13 FPS-ów. No 13 jest, no to mi Payday dobrze działał, nie wiem jak tam ludziom. Znaczy tobie dobrze działał. Chodzi o to, żeby na streamie dobrze działał i u ciebie, a nie, że ty masz dobrze, a ludzie na streamie mają 5 FPS-ów. Znaczy może no nie, na może masz źle ustawionego OBS-a albo coś, czy XSplita i ci po prostu nie wyrabia. Nie no, mam ustawionego według ciebie, znaczy wiesz. Ty ale może masz za słaby komputer na to. Nie no, nie wiem, no i trójeczkę mam i tam mam, wiem, trochę mniejsze te, wszystko mam trochę pomniejszone, tak, ty.
O, widzę trupa. Ja to muszę zbadać już. Za cyganie rzeczy. Czy to jakaś grubsza akcja w Kawali? Wszyscy się rozjeżdżają, normalnie, że ciebie tu nie ma. Policja. No to weź mi powiedz, że ten, że jak się nie uspokoją, to ja tam przyjadę i zaprowadzę. Powiedz, że jadę z miną już. Mają się pohamować. Przejechał mnie typ. No widzisz, grubokrony. A to Mati, gdzie przejechał? Idzie sprawa na te. Idzie sprawa na forum. Straszę. O dobra, przyleciał jakiś. Już mnie ratuje. No to medyk przyjechał. Masuj, masuj mnie, tak. Nacieraj. Jeźdź go, kurde, cygany, powiedz mu, że go pozwiesz o pedofilię, że cię masuje taki medyk. Powiedz, że jesteś niepełnoletni i że już jedzie twój ojciec. To podchodzi pod pedofilię. Ładnie, a ja już tam zaraz będę. Jesteś na rynku? 10 tysięcy mi to za to wziął, no ham. Wziął? Od ciebie nie. No tak. On zarabia na tym. No, ale 10 tysięcy. Nie od ciebie chyba bierze. No to nie od ciebie. Nie, no co? Jak to nie? Miałem 820 tysięcy, a mam 810. Tak? No. No co ty, ja myślałem, 10 że 10 tysięcy zostało potrącone z twojego konta bankowego. Za każdym ten? Tak? No. Raz. Powiem panu policjantowi, że to był. Tym żółtym pojazdem? Ładnie pan wczoraj Czuję, że ktoś tu zaraz przyleci i to wywali wszystko w powietrze. Halo, halo! Przyszedłem tutaj zaprowadzić porządek, dowiedzieć się, co się stało. Widzę tutaj, że pan Witali znowu zaszalał. Panie Witali, co pan ma na swoje usprawiedliwienie? No, halo, co pan ma na swoje usprawiedliwienie? W sprawie takiej, że jest pan zatrzymany. Polisiowi przebija ten. Zastosowałem grupę. Dokładnie. Usiłowanie przejechania psa i ludzi. Ale nikogo nie przejechałem, to jest właśnie ten problem. Jest policjant tutaj stoi. Ale usiłował pan. Miał pan taki zamiar, czy nie miał pan takiego zamiaru? Co, nie zaczynaj. Nie miałem takiego zamiaru, jestem tutaj nowy i pierwszy raz gram w tą grę. W ogóle pan leczy, czy nie? To nie jest gra, to jest życie. To jest Alt is Life. No, to jak pan jest pan nowy, to właściwie, że pierwszy raz jest na pyśnieście, jak to powiem mówić. Jeśli jest pan nowy, to proszę za mną. Proszę za mną do mojego żółtego samochodu. Ja się panem zajmiemy. Sam ja do grupy to stworzył. On właśnie porywa małe dzieci. On porywa pan małe porywa. Dzieci. To jest zdrajca! Niech pan nie śpi. Czekaj, no jak do grupy, jak za dwie minuty jest restart? A, tak? Wiedziałem. Czekaj, widzisz, są, kolego? Ja też jadę. Wszyscy są chętni, żeby z nami tutaj jechać. No uciekłeś. Chciałem się zapytać, czy umiesz mówić? Musisz mówić na tym, na odpowiednim kanale samochodu, bo ci inaczej nie słyszę, wiesz, kolego? Rozbił się kładem. Jedziemy Halo? Na przygodę Halo? Życia. Dokładnie, Matik. Matik, co robimy, powiedz mi. Mamy jeszcze minutę atak czasu. Terrorystyczny. Zróbmy atak terrorystyczny. Poczekajcie, ja zrobię wam atak terrorystyczny, okej? Okay? Nie. Kurde, to ktoś rozpalił jakieś dziadostwo. Czy jedziemy? A może 2 FPS-y przez to. Patrz. Bo kurwa, ktoś chyba kładem nie wie. To nie moja wina. Siedzą w samochodzie utknięci. Zamknąłem ich w chaosie. Chłopaki, trzymajcie się tam! Już biegnę po pomoc! No restart. Kurde, i restart. Ale by było fajnie. Szkoda, że nie wybuchli.
Szkoda, że nie wybuchli, co? Tak, bym mógł wjechać, wiesz, więcej czasu, ja wjeżdżam wtedy. No, ja zdejmuję kominiarę, wjeżdżam od razu. To co, na medyka? Skakujemy? Nie da się, na medyku musimy być na ich team speaku, a nie zryty, wiesz? Bo oni chcą siedzieć wszyscy na jednym kanale i oni dlatego nic w grze później nie gadają, bo nie siedzą na tym TeamSpeaku i tylko do siebie gadają na TeamSpeaku. Zrąbane. Dobra. Najgorzej. Zrąbane najgorzej, weź. Dobra, musimy tutaj odświeżać. Nie wiesz chyba. Drodzy. Nie wiem. I co? A masz jakiś tych widzów na live'ie? Nie puściłem, mogę puścić. Aha, myślałem, że gdzieś to restartował, żeby puścić. Czy właśnie zaraz startowałem, żeby puścić, ale w końcu nie puściłem. Kadet Damian. Kurde, zajęte, czekajcie. Tu będę... O, jestem medykiem, popatrz. Ale czemu nie jestem? Byłem przez chwilę, czemu mnie wywaliło? Chciałem być medykiem. O, okej. Może wejdę grubo krojony jako medyk, ale jeśli wejdę jako medyk, to nie będę ten, ale będziesz mógł jeździć jako mój asystent, okej? Okay? Tylko to będziesz... spokojnie. Nie wiem, na jakim TeamSpeaku to będzie. Czekaj, może mi się uda. Ale ja będę musiał zmienić TeamSpeaka, to będziesz musiał mnie znaleźć w grze, okej? Okay? No, spoko, spoko. A tam te... Hmm. Czemu tam na ten tego TeamSpeaka nie będę mógł wejść? Bo tam jest chyba ograniczona liczba osób i nie możesz, nie będąc medykiem, siedzieć na kanale medyków. Stary, wbijam na medyka, przechodzę na tamten TeamSpeak, wiesz? Pamiętaj, znajdź mnie w grze. Ukrojony. Znajdę cię. Będę medykiem. Cię już tu wbijam. Policja, medycy. Po co ten kanał pełny? Dobra, ja sobie tu wchodzę. Zajęty ten kanał medyków. O, tu jestem. Moi drodzy. No i teraz im smutno, bo oni tam, wiecie, to są tacy medycy, zawsze chcą wbić na medyka. I dużo ich tam jest, ale niestety dziś nie będą medykami. Dziś ja jestem medykiem. Siema, Sol. Kim jesteś? Medykiem. Też nie masz miejsca na tym. No nie mam, nie chcą wejść. No popatrz. Wbijamy. Czy my mamy szpital medyczny w Sofii? W Sofii nie musisz tam dolecieć albo dojechać. Czyli co, muszę się sobie spawnować znaczy w kawalii. Znaczy jest, się zrespić. Czyli muszę się zrespić w kawalii, wziąć z garażu mojego suwa medycznego wyciągnąć i kurde sunąć nim, tak? A chcesz helkę? Muszę naprawy. Nie chcę. Ekwipunek medyka. Dobra, jadę stąd. Panie Sol, gdzie drodzy. Pan bez swojego asystenta chce jechać? Grubokrojony powiedziałem ci, że masz wrześ się do mnie odzywać. Właśnie, ale gdzie mam się spotkać z tobą? No to stary, poszukaj mnie w grze RPG, grubokrojony. Tak mnie wywalą stąd, to dobra. No bo cię wymutuję zaraz, rozumiesz? No. Dobra, moi drodzy, teraz zrobimy chwilową przerwę, żebym ja przerwał to nagranie i następne nagranie już będę zmienię topik, że jestem medykiem i dziś robimy misje medyczne. Witam panów, a co tu takie zgromadzenie? Najpierw się gdzieś ustawię.